W ostatnim sezonie, który rozgrywałem, mecze, które oglądaliście, wyglądały bardziej jako analiza, a bardziej jednak chciałem, żebyście teraz żyli tym meczem i żeby to był ten lepszy format, o którym wam mówiłem. Ale w sumie, cześć, siemanko, ja jestem Zioberu i witajcie w nowych vlogach meczowych. Ogólnie chciałem, żeby mecze, które oglądacie, były o półkę wyżej. Dlatego stwierdziłem, że lepsze będą do tego vlogi, które ciągle będą się ulepszały i w sumie z tego miejsca możecie sobie oczywiście wy na bieżąco dawać znać, co byście chcieli dokładać do tych vlogów, bo jednak tutaj będzie duże pole do popisów, żebyście troszeczkę wy oczywiście angażowali się w to. Dzięki temu będziecie mieli więcej to, czego właśnie wy chcecie. Staram się wam oczywiście pokazywać wszystko na tyle, ile mogę, ale w sumie przestańmy gadać i przejdźmy sobie już do tego meczu, w sumie już pierwszego, którego mogłem rozegrać po kontuzji, ale na początku do rozgrzewki. A jeżeli jesteś nowym widzem, chciałbym ci powiedzieć, że ogólnie jestem zawodnikiem okręgówki rzeszowskiej, gdzie aktualnie zajmujemy 7. miejsce, a ja sam miałem przerwę 2 meczów, gdzie na początku sezonu doznałem kontuzji w postaci skręcenia kostki. Wracam aktualnie do klatki, widzicie fragment wprowadzenia drużynowego i przechodzimy do samego meczu. Przed całym meczem jesteśmy oczywiście nastawieni na 3 punkty i jednak na papierze wygląda na to, że będziemy tutaj zwycięzcami, ale jednak musimy się skupić na całym meczu. Jedyny błąd, który się wdarł to akurat nagranie, to że w pierwszej połowie źle został podpięty mikrofon. Nie z mojej winy, nie będziemy wskazywali winnego, ale no niestety tak do takiego czegoś doszło, dlatego więcej dosłownie tutaj dowiecie się ode mnie i będziecie dosłownie na bieżąco z tym, co się oczywiście działo. Moi drodzy, jest to nowa perspektywa, nie wiem czy mnie widzicie, ale 1-0, rozpoczynamy w końcu ten mecz i w końcu na tym dosłownie zielonym boisku, także let's go! Chwilę później ściągnięty z boiska przez sędziego zostaje Walker z rozciętym łokciem, tutaj wam tego nie pokażę, bo mi ściągnął ten film. Szybkie opatrzenie, a my w tym czasie schodzimy na grę w 10. I przeciwnik ma większe pole do ataku. Nope. Fajnie się tutaj tak wraca tak często, jeżeli są oczywiście pozytywne wyniki. Nie wiem, która to jest minuta, a nie, w sumie pytałem się dopiero sędziego. 28, 7. Dos, moi drodzy. Wróciłem, w sumie to ja i wynik 3-0. To ja się jeszcze zdążę napić wody, ale już 4, fajnie.
Nope. Can't look at Randy Orton slithering. Watch out, watch out, watch out, watch out! Lo siento. Nope. A ty co? Co ty dajesz? Dziubnąłem, praktykuję. Zaraz młody przyjdziemy. Ale wynik dobry. Z fajnym humorem się schodzi przy wyniku 4-0, a jednak ciągle trzeba zachować to skupienie i my też w sumie wiemy, że możemy troszeczkę dołożyć więcej, bo w samym już tej pierwszej połowie można było dorzucić jeszcze z 3 bramki. Nie ma co się zatrzymywać i trzeba ciągle lecieć z tematem. Ale takiego meczu na przełamanie rundy wiosennej nam trzeba było, więc trzeba wycisnąć z niego ile się da. Moi drodzy panowie, sędziowie idą i mamy drugą połowę. Dziękuję. Dziękuję, powodzonka. I powodzonka. Leć. Dawidziu teraz wchodzi za Adiego, kurde, żeby on sobie niczego nie ponadrywał, bo to mówi, że troszeczkę poszło z... On mówi, że z pachwiną. To niedobrze, bo to no ważny jednak zawodnik i się każdy wiadomo, że przyda, a jednak, że to potem weryfikuje każdy mecz. Zaczynamy drugą połowę, moi drodzy. Cała ekipa. Uwaga! Już! Góra! Znacznie mi się ogólnie zawsze podobały te vlogi jak Ben Foster. I powiem wam, że zawsze chciałem sobie nagrać to z tej perspektywy, w sensie, żeby sobie troszeczkę pogadać. I patrzcie, macie wrzutę tam. I brama? Myślałem, że pomyli się. Nabiegajcie! I tu! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. My atakujemy bezskutecznie i wszyscy chcą już strzelać bramki, więc z automatu wtedy otwiera się dziura w defensywie, stąd dochodzi do tego. Nie wiem, brakło mi troszeczkę, szkoda. Tak jak chłopakom teraz, jeszcze jest normalnie dla nich faul, no niestety stracona bramka. Nie wiem, będę sobie analizował, czy mogłem wyjść do nich wcześniej. Raczej nie. Jedziemy dalej z meczem. No dalej nie wiem, czy ten karny był. Dajcie mi znać oczywiście w komentarzu, co wy myślicie, bo też w sumie tam była... O, przepraszam, bo troszkę brudne. Kamera. Szkoda, nie wiem, mogłem, może byłem pół kroczka spóźniony, ale nadal chłopowi na pewno to wybiłem. Oby teraz jeszcze wywał... Ile doliczył? 4. Wystarczająco. Dobre, nie!
Panowie, końcówka meczu, jakiś komentarz może do dzisiejszej gry, może ktoś się wypowie. Bogdan legenda. Bogdan do wywiadu. Bogdan, Bogdan do wywiadu. Po meczu Bogdan, Bogdan. Da się bawi, da się bawi. Iskierka! Wygramy! Iskra! Iskra! Wiesz po meczu? Uważam, że karnego nie było. 200%. To samo mówiłem na GoPro. Wy musicie oczywiście dać znać, co wy myślicie, bo według mnie nadal ja biorę, wybijam piłkę. Dobra, on się potyka moje ręce i coś tam jeszcze wydziubał to, co w niego trafiłem, ale niemożliwe jest to, żeby to był karny. Moja opinia, ty byłeś tam z boku, prawda? Nie. Będzie mocna weryfikacja. No ja się będę kłócił, no ale... Moi drodzy, jest już dosłownie po meczu i ja was w sumie nie zabierałem do szatni, bo chcę zobaczyć, jaki będzie ogólnie wydźwięk tego lepszego według mnie osobiście formatu, no bo będziecie troszeczkę bardziej żyli tym meczem. Także ja już jestem dosłownie za boiskiem, przepraszam was za światło. Proszę was oczywiście o co w sumie, no wiecie, o zasubskrybowanie tego kanału i zostawienie lajka i to jest wszystko dla zasięgu, żeby jednak te vlogi meczowe, żebyście patrzyli dosłownie, jak to wygląda z naszej perspektywy. Przede mną jest bardzo duża ilość składania, bo będzie tego naprawdę dużo, ale liczę na to, że to będzie odebrane po prostu pozytywnie. Nie przedłużam, widzimy się w kolejnym materiale i znowu na boisku. Yo!